Siemanko moi drodzy, ja jestem Judy i zapraszam was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Diablo 3. Dzisiaj ze mną jest Terix, czyli Drakus 10, ale mówił mi, żeby nazywać go Terix, żebym się nie mylił, no to się nie mylę i tak go nazywam. W ostatnim odcinku odblokowaliśmy zachodnią bramę, ja przez przypadek nagrałem już ten jakby odcinek, tylko niestety zepsuło mi się nagranie, w wyniku czego już mam odblokowaną też wschodnią dźwignię i po prostu idziemy już do zalanego przejścia, no to wbijajmy tam. O, jest tam ktoś żywy, jest. W ogóle Terix ma 60 poziom, ale specjalnie sobie zmniejszył obrażenia, żeby, wiecie, nie koksić zbytnio przy mnie. Dlatego właśnie... O, ale czemu on mi nie pomaga? Chodź tu, Terix. Jazda, jazda i pomagaj. O, wal tymi swoimi kulkami. Aczkolwiek takich zabił, że nawet nie wydaje mi się, może sobie nie zmniejszył obrażeń. A nie, no raczej zmniejszył. Okej. Dobra, zaraz dowiemy się, kto jest w tej beczce. Wow, życie mi tu ucieka. Ale za chwilkę powinno być wszystko w porządku. Tu nie wiem jeszcze, kto się znajduje w tej beczce, ale za sekundkę chyba się dowiemy. Trucizna mnie nieźle rani, widzę. Gin. Dobra, przekonajmy się, kto jest w gadającej beczce. Chytry Shen, porozmawiajmy z nim. Dziękuję, że mnie wypuściłaś. Zaczynało mi się tam przykrzyć. Szukam pewnego magicznego tygla, który, jak głosi legenda, został ukryty w tych akweduktach. Byłby cennym dodatkiem do moich narzędzi jubilerskich. Pomóż mi go znaleźć, a będę twoim dłużnikiem. Czyli chytry Shen chce naszego wsparcia, chce, żebyśmy mu dali ten cały... odnaleźli dla niego tygiel. Nazywam się chytry Shen. No wiem, już przeczytałem, jak się nazywasz, spokojnie. Ukryty akwedukt, czyli dzisiaj akwedukty. Dlaczego mój młody towarzysz zdzielił mnie w głowę i zostawił w tym miejscu? Bez kompetentnego przewodnika jest tu bardzo niebezpiecznie. Tak, spoko, zdzielił cię w głowę, jeśli jeszcze zastanawiasz dlaczego. Jak w ogóle udało ci się przeżyć? Jestem zbyt piękny, żeby mnie zabić. Spoko, zbyt piękny. No cóż, widziałem chytryszenie piękniejszych od ciebie. Ale cóż, no dobra, niech ci będzie, jesteś piękny. Ale to jest tylko twoje zdanie. Czy jest coś tu ciekawego? Jest uzdrawiająca kula, kapliczka. O, Drakus chce mi coś powiedzieć. A no właśnie, nie wiem jednak co. Za chwilkę pewnie się przekonamy. Aha, pozdro dla widzów, właśnie Drakus. Terix zamierza pozdrawiać was, więc ja również pozdrawiam was właśnie przez niego. O, to chuje moje dzikie węże znów chyba po tych ziemiach łażą. A w ogóle sobie odblokowałem, już nie mam tego deszczu, mam jakby coś ulepszone od tego deszczu. Tak jakby cienie zrzucają coś. Ostrożnie, Gawinie, może być przeklęty. Ho, 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 widzę, że jego kumpel chyba właśnie przemienił się już w bestię, a tygiel rzeczywiście przeklęty był, lol. Ale nas ranił. Ale zginął. Dokładnie. Zginął, więc spoko. Czy tam jest już ten tygiel? Tak, przekonajmy się, co to jest. Biedny młodzieniec. Nigdy bym go tu nie ciągnął, gdybym wiedział, że tygiel jest przeklęty. Odwiedź mnie w Kaldeum, a pokażę ci, jak za pomocą tygla łączyć klejnoty. Bo widzisz, sam od dawna szukam pewnego klejnotu. Nie spieszy mi się, ale może, jeśli pójdę z tobą, znajdę go tak, jak znalazłem tygiel. Czy mogę wyruszyć z tobą w podróż i tworzyć dla ciebie wspaniałe klejnoty? Przydadzą mi się twoje umiejętności. Wyjście jest trochę dalej. Umieram z głodu. Myślisz, że znajdziemy tutaj coś dobrego do jedzenia? Myślę, że nie, słuchaj stary. Myślę, że tu nic fajnego nie powinieneś znaleźć. Jest już starożytna ścieżka. Mamy teraz wejść po prostu na starożytną ścieżkę. Zaraz nam się odblokuje kolejny punkt. O, już jest. Czyli będziemy szukać krwi. Jesteśmy tacy sami. Ale pozostali, upadły anioł, wiedźma, wykorzystują cię do własnych celów. Jesteś marionetką, choć twoje dziedzictwo pozwoliłoby ci osiągnąć boskość. To nie mogłoby skończyć się dobrze. Ci, którzy pożądają mocy, często są przez nią niszczeni. Nie ma powodu do złośliwości. Już wkrótce znowu będę przemierzał ten świat. Wtedy pokażę ci, co potrafi Nefalem. No spoko, ale póki co i tak nie zamierzam z tobą współpracować, Zoltunie Kulu, tylko musisz mi pomóc w wykonaniu jednego tam jakiegoś zadania. Musisz stworzyć ten kamień nóż.
ale niech nie liczy, że raczej coś więcej. Nie, nie, nie. Aczkolwiek Kul jest trochę, wydaje się, niebezpiecznym. Był zdrajcą za życia, kto wie, czy nas nie zdradzi również teraz, jak powstanie jeszcze raz. Uuu, kurzojady? Co to za bestie w ogóle? Znajdują się pod tą pustynią. Być może nawet pod naszymi nogami. Aha. O kurwa, ale ja życie tracę. Teraz się tak skapłem, zagadałem się. A życie naprawdę mnóstwo straciłem. Ho, 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 no to się jazda zaczyna. O, jeszcze są te mieszkańcy piasku. Oni są dość niebezpieczni. W ogóle może te moje cienie niech w końcu wyruszą, czy ich użyłem? Tak. Już bombardują tutejsze ziemię. Te cienie są fajne, powiem wam. To już wcześniej był ten deszcz, a teraz właśnie latają takie cienie i zrzucają bomby. Też bardzo fajna umiejętność, która, no jak widać, bardzo się dobrze przydaje. Jeżeli te bomby naprawdę sprawiają duże obrażenia, to jest nieźle. Ale już widzę, że są te denerwujące, pustynne osy. One wywalają różnego rodzaju te trucizny w postaci tych roballi. No, a to, jak wam zresztą nie muszę mówić chyba, nieźle potrafi wpieniać, bo niezłe obrażenia od trucizn zadaje i łatwo paść. Szczególnie jak się nie ma mocnego pancerza. W ogóle widzę, że Telix sobie chyba zdjął cały ekwipunek, on chodzi prawie że nagi. No ale cóż, no nie mógł być ze swoim ekwipunkiem, bowiem on by chyba jednym ciosem rozwalał tutaj setkę przeciwników naraz. Więc to byłaby rzeczywiście, no, duża, duża przesada. Dlatego dobrze jest, jak jest. I niech tak zostanie, że jest jednak trochę osłabiony. Mogę kolejne cienie, o, już lecą, już zrzucają. Pięknie to wygląda, naprawdę pięknie. Podoba mi się wygląd tego. O, i kolejny punkt kontrolny, przecież niedawno znaleźliśmy już jeden. Tropiciel Lakuni, o kurwa, ja Lakuni nie lubię. To są skaczące, denerwujące bestie i trochę ich tu, jak widać, jest. O, jeszcze te murki tworzą. Wyjątkowo nieprzyjemne. Ojojku, 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 dobra, kula życia. Jest w ogóle sakwa. I na bezludnych piaskach część pierwsza, jeszcze tego nie widziałem. My za Karum pracujemy ciężko, aby Kaldeum stało się miastem litości i zbawienia. Ale jak dotąd nie udało nam się przekonać cesarza, aby zmienił dawne prawa dotyczące banicji. Więźniowie skazani za zdradę wciąż są wysyłani na bezludne piaski, gdzie czeka ich śmierć. Muszę mieć więcej nienawiści. No spoko, ale fajnie, że takie coś znalazłem. Jeszcze wcześniej tego nigdy nie widziałem. Więc przydatna informacja na pewno, a niech was chronicie się tym dziadostwem. Ale spoko. No mówię, Terix. Lol, co ty myślisz, że ja nie mówię? Mówię. On już myśli, zobaczcie, już myśli, że go znów Drakus nazywam. No, Terix, jak możesz mnie tak osądzać o takie... O takie chamstwo, że ja bym mógł inaczej nazywać cię niż prosiłeś. Nie, 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 ja taki nie jestem. Jeżeli ja już mówię, że tak się do kogoś zwracam, to się tak do kogoś zwracam. Ho, ho. Co z tego, że w ostatnim odcinku mówiłem źle, ale... Walić to. Okej. Okay. Tropiciele Lakuni już padli, a jeszcze jakiś Lakuni żyje. Nie wiem, ile my dzisiaj tej krwi zdobędziemy. Kurwa, mać, ile tego jest. Tego naprawdę jest dużo. Czy już te moje latające upiory schodzą? Tak, już sobie chodzą. Znaczy latają, one nie chodzą po ziemi, one latają po prostu. I pięknie, padł. Gdzie my znajdziemy którąś z tych krwi w końcu? Nie wiem. Ohoho, ale niezły damage. Ale niezły damage mi zadają. Chociaż, co to za wybuchy? O kurwa, ile tego jest? No dobra, to jest już mała przesada według mnie. Tych przeciw... Ojoj, i znów te ich bomby. Jak nie zobaczę, gdzie spadają i że akurat się nie odsunę wtedy. Dobra, kula zdrowia. I ten mieszkaniec już powinien paść. Nieskazitelne, karty kowalstwa. O, dużo kart, aż 3 karty kowalstwa. Rzadko kiedy aż tyle się ich trafi. Gdzie ten Terix mi tutaj chodzi? Gdzie on mi tu chodzi? W ogóle są te małe gnoje. Są wyschnięte diabliki. Ogólnie nie lubię bardzo małych potworów. One wydają się zawsze słabe i że można je bez jakichś tam większych problemów ubijać. Ale niestety to jest bardzo, później się okazuje, mylące. Bowiem... Naprawdę są szybkie te zwykłe małe stwory i dodatkowo też niezły damage zadają. Wcale to, że mały rozmiar nie oznacza, że jest źle. Lol. Jakie ja już tutaj teksty walę. Mały rozmiar to niezły. Dobra. Dobra, dobra, nie schodzimy na plany, nie wiem, jakieś inne rozmów. Dziwnych, ciekawych może też, ale nie. Okej, okay. O kurwa, ale to zadaje naprawdę damage'a. Ale dobra, te miksturki życia też mi... Ojoj, dobra, to są iluzjoniści. Iluzjoniści powodują te cholerne kopie. Dobra. Ojoj, jeszcze zamrażające, jeszcze idę, widzę w kierunku kolejnych potworków. O kurwa, ale ich się tutaj gromadzi. No nieźle, nieźle, gdzie jesteś, Terix? Ratuj mi dupę. O kurwa, dobra, on walczy... Ojoj! Więcej, więcej zamrażaczy, no jasne. Jakby już nie było mi źle.
to jeszcze tak utrudnić mi troszeczkę życie, co? Cholera, dobra, miksturka poszła, muszę zabić tych. Zostawiłem tam Teryxa na pastwę losu, liczę, że przeżyję. Jakimś cudem, o dobra, dobra, ja nie przeżyję. Ja nie przeżyję, nie mogę użyć mojej miksturki uzdrawiającej. O kurwa, no mam przesranę. Ratunku, lol, dobra, są kule uzdrawiające. Gdyby nie one, to już byłbym prawdopodobnie martwy. Ale trzymamy się, jeszcze dzisiaj nie zginąłem w odcinku i nie zamierzam. Jeszcze dziś nie. Teryx sobie poradził z nim, więc spoko. Muszę naprawdę dużo tego złota zdobywać. Te przedmioty też by się jakieś fajne przydało, bo naprawdę aukcje teraz są już tak drogie, że mówię sobie ostatnio, no nie no, no bez przesady. Ja mam jakieś 300 tysięcy kasy łącznie, a przedmioty zaczynają kosztować, nie wiem, tam czasem nawet po ileś, nie wiem, jakiś milion co najmniej. No to mówię, skąd ja to mam wziąć? To jest dla mnie nienormalne co najmniej. Ale cóż, no tak sobie już ludzie niektórzy chcą dorobić się i takie wystawiają ceny na tych aukcjach, no że niestety trochę mnie to kosztuje, a trochę to nawet mało powiedziane niestety. Okej, idziemy sobie przez te bezludne piaski i tak idziemy z Teryxem, idziemy, a tu oprócz tych cholernych demonów nie ma żadnej pieczary zdrajcy ani krypty skrytobójcy. A któraś z nich musi się w końcu znaleźć, bo jest tam to potrzebne mi jakże złoto. Ale okej, szukajmy dalej. Tutaj idziemy tak... Aha, dobra, tutaj nie, tu później trzeba będzie iść. Ale to zostawimy sobie na potem, bo to jest dopiero jak odnajdziemy tą całą krew. Dla tego, wiecie, Zoltuna Kula. O fuck, a ile tu jest tej trucizny. Myślę, że tu już gdzieś powinno w końcu być jakaś ta lokalizacja, której ja poszukuję. Liczę, że taka się znajdzie. Aczkolwiek póki co wciąż jestem niepewny. Jak ty źle idziesz? No co ja źle idę? Gdzie ja źle idę? No cholera, gdzie to jest, może mi powiedz? Ja się nie z... O fuck! O fuck, spierdalaj! No ratuj Teryx, gdzie on jest teraz, tej cholery? Zostawił mnie! Patrzcie na to, on mnie zostawił, po prostu mnie zostawił. Kurde, człowieku! No nie, no błagam, jak ja... O dobra, on tutaj też się napieprza, ale mógłby mi pomóc. No co z tego, że źle idę? Lol. To teraz napiszę, żeby on prowadził. Tylko, że zanim napiszę, to wiecie, chyba padnę pewnie. O kurwa, no nie ma nawet jak pisać. O no, w dupę! No kurde, gdzie on jest? Teryx, gdzie ty jesteś? Do kurwy nędzy! Gdzie on polazł? Dobra, sprowadzę mu tych, to tam się ucieszy na pewno. Spoko, chciał zwiać od tamtego, a tu armię mu prowadzę. Mocne. Oj, mocne. Dobra, ale zaraz padną. Dobra, padli. Znaczy jeszcze nie wszyscy, ale to było mocne. On się chce wycofać tam goleja, a tu... A! Judy przyprowadził mu armię. Dobra, napisać trzeba mu. Ty prowadź... Oj, w dupę, co ja nie piszę? Nie o to mi chodziło, lol, prawie się teleportowałem. Dobra, on będzie chyba wiedział, że to on ma prowadzić. O, i pięknie. No i dobra, idziemy tam. Teryx nam znalazł kryptę skrytobójcy. Więc niech prowadzi. Niech prowadzi. Zobaczymy. Zobaczymy, czy nas doprowadzi szybko do tej krwi, której tak jakże bardzo poszukujemy. A ja wierzę, że tak. Ja wierzę, że tak. Wierzę też, że za niedługo będzie który już? 44 poziom. No i to oczywiście dobrze. Wiesz, że mapy się losowo zmieniają. Wiem, ale on ma wyczucie. Wiem, ale masz wyczucie. I spoko, 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 niech sobie poszuka. Nie ma tutaj, wiem o tym, że nie ma, ale znajdziesz. Spokojnie, Teryx, nie wierzysz, że umiesz znaleźć. Ja wierzę, że coś znajdziesz za chwilkę. A jak nie nawet to, co trzeba, to chociaż demony nam poznajduje. To są te obrotowe, wkurzające bestie. O kurwa! No ciekawe, dobra, cienie napierdalać. No widzę, że one są... Nie no, są lepsze od tego deszczyku, który miałem do tej pory. Ten deszczyk nie zabierał aż takich obrażeń, ale to jest nawet. Okej, gdzie teraz? Tu idziemy tam. Tu są, patrzcie, niebiescy. Okej, w ogóle bardzo szybko widzę, że zaczyna mi się kończyć ta moja nieszczęśliwa nienawiść ostatnimi czasy. Aż za szybko, rzekłbym. O cholera, które to są iluzje? Chyba, że prawdziwy mnie naszedł, że taki silny. O kurde.
Dobra, dobra, trzymamy się. Co on w ogóle ma za kurze? Jeszcze nigdy z tego nie korzystałem, z tej umiejętności, ale muszę sobie zajrzeć, co to za umiejętność. Okej, jest tu coś? Nie ma tu nic niestety ciekawego. Chciałbym w dzisiejszym odcinku znaleźć choćby jedną część tej krwi. To byłoby wystarczająco satysfakcjonujące dla mnie. Okej. Szukajmy, o kurwa, ale wybuch tam był przed chwilą. Ale trzymamy się, póki co się trzymamy. Dobra, w ogóle czekajcie, w krypcie mamy znaleźć... Nie, w obu mamy znaleźć tylko krew, okej. Nie ma jakaś tam krew, później inna krew. Po prostu krew. Krew jest jak krew, tylko rozdzielona na dwie części. Oj, jak pieprze. Dobra, cienie. Cienie, walnijcie. Kurde, ale tu oni zaczynają robić niezły bałagan mi. Naprawdę niezły, bo cholera dużo ich jest. Czy tam jest złote w ogóle? Czy tam jest boss ich? Tak, bo są sługi, czyli tam jest boss, dlatego ich tak dużo się nagle znalazło. No kurde, jaki twardy, gniewny, skazany. Jasna cholera, nie lubię tych bestii. Obracają się, zadając naprawdę niezły damage. Jeszcze zostawiają ten ognisty ślad, który rani. O, kościotrup. Czy tam szkieletowy łucznik dokładniej. Gin, 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 gin. Zginął? Nie, ale już go zabijemy za chwilkę. O. Oj, oj, będzie wybuch. I wybuch był. Okej, idziemy patrzeć. Jak tam było tylu przeciwników, to a nuż coś ciekawego się i tam znajduje. Przynajmniej ja na to liczę. No zobaczcie, taki długi korytarz, czy prowadzi dokądś? No i w dupę, no nikąd nie prowadzi, niestety. Okej, wiem, że za mało dyscypliny, ale trzeba się szybko przemieszczać. Liczę, że w tym odnóżu tej krypty skrytobójcy znajdziemy to, co nas interesuje. Oj, dobra. O kur! Lol, no nie! Nie, nie! Fuck this, zginąłem! Nie! Nie, nie! Dlaczego? W ogóle mam uszkodzony... Przedmioty mam uszkodzone. No w dupę, jeszcze zobaczymy, co tu jest. Czekajcie, może... No bo nie, wracamy do Telixa, bo on sobie beze mnie nie poradzi. On tam zginie na pewno, ja mu nie wspomogę go zaraz. No muszę sobie za chwilkę już poulepszyć. Znaczy wiecie, odnowić te przedmioty po prostu, nie ulepszyć, tylko... walę solówek. Ja ci zrobię solówę. To jest mój odcinek, to mój program, nie ma. Czy to jest cel, do którego chcieliśmy dążyć? Okaże się, że tu i tak nic pewnie nie ma. Oprócz łuczników, którzy... Dodatkowe zdrowie, aha, spoko, czyli jeżeli chodzi o zdrowie, są silni. Ale nie, no dobra, widzę, że... Ja sobie w ogóle w międzyczasie, grając tak samemu, stworzyłem postać na poziomie hardkorowym. Oczywiście wbiłem tylko 7 level, bo nie miałem czasu grać za bardzo. Ale widzę, że granie u mnie tymi postaciami może być zbyt ryzykowne, jak dla mnie. Nawet jak dla mnie. Ach, jak się chwalę. Dobra, idziemy w to odnóże. O Jezu, ile tutaj jest ostatnio tych wszędzie w tej krypcie skrytobójcy, te niebieskie potwory. A Terix znów idzie swoją drogą. Coż za człowiek, on nie poczeka na mnie. Zaraz pewnie znajdą nas te niebieskie stwory, potwory. Tu mamy kapliczkę wzmocnienia. A oprócz kapliczki wzmocnienia pewnie nic tu nie ma. Aczkolwiek trzeba szukać. O nie, proszę bardzo, a! Znalazł, Terix znalazł nam to, czego tak bardzo poszukiwaliśmy. Więc fajnie, fajnie. Medium, tak. Tak, znalazł. Widzicie, jednak ma ten zmysł. Jak już wbija któryś tam, któreś już w swojej postaci 60 poziom, to ma ten zmysł ataku. O Jezu. Jezu, ile oni tych kul wysyłają. Ale dobra, ten będzie mój. Tego zabiję ja. O kurwa! Co? No chyba sobie jaja robią. No, no... Ja w to nie wierzę. Ja w to po prostu do cholery nie wierzę. Lol. Kurwa, czekaj. Wiesz, że da się wskrzesić? Co? Lol, ja tego nie wiedziałem. Czekajcie, napiszę mu, żeby... iść na bezdenne piaski. Jak znalazł, to już nas tutaj chyci. Ale dobrze, że wiem, że da się wskrzeszać. Dobra, niech on tutaj przyjdzie. O kurwa, no, zamiast jego to mi przyszły tutaj te małe gówna zaś. Gdzie on jest? On powinien mieć tam teleport, bo on już wziął tą kryptę, czyli mamy znaleźć pieczarę. Gdzie jesteś? A, dobra, dobra, już tu jest. Szukaj dalej. Może nam znajdzie kolejne miejsce, do którego mamy iść. Zobaczymy. Ale lol, jak ja mogłem zginąć już dwukrotnie? Toż to nie było miłe dla mnie ani troszeczkę.
O Jezu, ale tych przeciwników jest wiele. Ja widzę, że mając chyba tam, nie wiem, 1300 damage'a albo troszkę mniej. Dobra, niech nam szuka kolejnego. O kurwa, no co jest? Jak ja tak szybko życie tracę? To jest dla mnie co najmniej nienormalne, ale naprawdę mega szybko tracę życie. Kurwa, ile tych lakuni tutaj. Tu wszystkiego jest dużo. Ja no widzę, że naprawdę muszę powiedzieć Terixowi, żeby znalazł mi jakiś fajny sprzęt. Tylko jakiś taki bardzo fajny nawet. No bo z tym, co jest na chwilę obecną, będzie ciężko. Będzie mi ciężko po prostu. Jeszcze w tym akcie nawet, a o kolejnym już nie wspomnę. Dobra, chciałbym jeszcze znaleźć dzisiaj to jedno miejsce. Zobaczymy, czy uda nam się to w ogóle. Tu już nic nie ma, czyli trzeba kierować się prawdopodobnie właśnie na południe. Dobra, weźmiemy przykład Sterixa, który zamiast bić potwory po prostu szuka. Więc my również będziemy szukać, żeby jednak ten odcinek dziś nie trwał jakoś, nie wiem, jak wiele. Czy to jest już to miejsce? Nie, to jest ta była ta krypta skrytobójcy. O kurwa, tam ci mnie nazgonią ciągle. Lol. Dobra, sakwa podróżna. Jest! W dokumentach obejmujących tysiące lat nie udało mi się znaleźć choć jednego przypadku, aby więzień przetrwał wygnanie na bezludne piaski. Pustkowie usłane jest kośćmi oskubanymi przez krwawe jastrzębie i zdesperowane lakuny. Ci, którzy tutaj giną, odchodzą pozbawieni dostępu do błogosławionego światła. Co tam Terix nam wie? Napisał, że wie już, ale ja nie mam bladego pojęcia, co on wie. Czyżby znalazł? Czyżby wiedział, gdzie to będzie? Jeżeli tak, to brawo, kurwa, no tak, dobra, ucieczka przed potworami to wcale nie jest dobry pomysł, bo jak ich się dość dużo tu zgromadzi, to mamy po prostu przesrane. Ja już to widzę, lol, gdzie jest ten Terix? On mnie tutaj wywlókł na jakieś tereny zupełnie inne. W ogóle mam uszkodzony ten sprzęt, w wyniku czego zapewne przez to tracę dużo życia. Zgadujesz, co on tam napisał? Nie mam pojęcia, co napisał. Lol. Szukamy tego po tych pustynnych, bezludnych, przepraszam, piaskach, nie pustynnych, to byłoby bez sensu, pustynne piaski. Chociaż w sumie i taka nazwa nie jest zła. LOL! Jeszcze tak, złota postać! Czy tam jak ja je, żółta, złota, jak cholera się zwała, jak się zwą, tak się zwą. Kurwa, nowy level dostałem, ale co mi po levelu, jak no tak! Jasne, no dobra, za chwilę padnę. Ale okej, trzymamy się. LOL! Dobra, trzeba napieprzać czakramami gdzieś w tamtym kierunku. Kilka przynajmniej z tych bestii musi paść, tych demonów. LOL! Nie mogę użyć mikstury! Nie mogę użyć mikstury i więcej tych dziadów małych. Dobra, szybko, mikstura. Dobra, mogłem użyć, tylko gdzie jest Terix? Zaś nam zwiewa, no jasne. Ja nie jestem tak szybki, żeby przed nimi uciekać. No masz, cholera! Masz, ale ja nie żyję już! Wchodź tam! Wow! LOL! Minimum życia. O fuck. Nie wierzę, to co się tutaj dzieje, to nie wierzę w to. Jakoś przetrwaliśmy, ale ja nie chcę wychodzić tam z powrotem, bo to się dla nas może naprawdę fatalnie. O, złota rodela. No to takie coś, to warto coś tu. O kurwa, znów we mnie strzelają wszyscy. No coś czuję, że dzisiejszy odcinek jest dla mnie. O ja pieprzę, naprawdę zły. Ojejku. Dobra, niech on się rozpraga z nimi, zrobimy... O, jeszcze czekajcie, dziennik z Zoltuna Kula, ale nic tu nie ma, bo już czytałem go. Ja się teleportuję, niech on sobie poradzi chwilę, Terix nasz... Dobra, teleportowaliśmy się. Bo ja muszę posprzedawać trochę sprzęciku. Mam go zdecydowanie za dużo. No o to chodziło. O to chodziło. Ja muszę... Kliknij na sztandar potem. Aha, spoko. Dobrze wiedzieć. O to chodziło. Gdzie ja mogę znaleźć kowala, powiedzcie mi? Dobra, już widzę. On musi nam zdecydowanie naprawić trochę sprzętu. Dobra, jest naprawiony. I teraz mamy nacisnąć na jego sztandar, zobaczymy. O, pięknie teleportowało nas prosto do niego. Fajne są te sztandary. Prawie w ogóle nie gram, wiecie, tylko podczas nagrań z kimś. Dlatego jeszcze nie jestem aż tak dobrze obeznany w tym wszystkim. Ale radzimy sobie, dobra, Terix został sam, poradził sobie, trzyma się chłopak, no to brawa dla niego, brawa. Jednak nie jest taki słaby. W ogóle Terix wyzywał mnie na walkę, ale ja już widzę tą walkę, kiedy on tam miał ileś tysięcy, już tam nawet w setkach liczone obrażeń.
tysięcy, wiecie, ileś tam tysięcy obrażeń, a ja mam tylko 1000, to ta walka trwałaby dosłownie chyba, nie wiem, sekundkę i padłbym natychmiast. No ale, ale cóż, Terik chce mnie zniszczyć. Pomaga mi podczas nagrań, ale poza mi grozi. Pamiętajcie o tym. Ja nie jestem bezpieczny ani przez chwilkę, kiedy nie nagrywam. Cały czas może mnie Terik zaatakować. Tego trzeba uważać, trzeba po prostu uważać. Dobra, czy są tu jakieś przejścia? Tutaj też coś jest. O, tak, skalny czerwiem. Jeszcze mi czerwa brakowało. Tam Terix idzie w tamtą stronę, ale mój niesamowity instynkt mówi mi, że to jest tu... O kurwa! Tu zajrzycie. Fajnie, widzę, że mimo tego, że sprzęt naprawiłem, to mimo wszystko łatwo nie jest. O lol, ten czerw to nieźle, nieźle. On się pojawia w różnych miejscach. O lol! Dobra, zaraz padnę, ale na szczęście wziąłem miksturkę. Nie no, naprawdę widzę, że muszę się ulepszyć. Ja już sobie zamówiłem kilka przedmiotów na aukcjach. Czekam, aż te aukcje się skończą i może wygram. Wtedy może coś tam będę robił wyjątkowo mocnego. Póki co jest mi ciężko. Naprawdę. Chyba widzicie i myślę, że nie chcecie tak oglądać tej rozgrywki mojej w Diablo na poziomie koszmarnym. To jest w ogóle poziom drugi. Znaczy poziom pierwszy. Szukamy poziomu drugiego. O Jezu. No jasne. Plujące pająki. Dobra, robimy, wiecie, im zrzut. Zrzuty jakieś. Ojej, ojej, zaraz mnie dopadną. Fuck, z różnych stron mnie atakują. Bo tu z dołu również jakieś przyszły. I jedwabne buty. I to złote. Fajnie, fajnie. Okej. Szukamy kolejnego. Tu chyba nic nie ma. Dobra, czy idziemy w tamtą stronę. Terix, w tą stronę. Ach, nie słucha się nic, zobaczcie. Nic się nie słucha, co mu mówię. On wie, nie wie, że ja mam swój instynkt, który mówi mi, że tu coś... O, właśnie! Tutaj. Gdzie on tam poszedł? Dobra, mam nadzieję, że wróci. Tu jest jeszcze jakaś kapliczka obrony. O, tym razem mój instynkt wykazał się lepszy. I mamy pieczarę zdrajcy poziom drugi, więc spoko. Tu już zaraz gdzieś powinna znajdować się kolejna... wiecie, część krwi z Oltuna Kula. Kapliczka szczęścia, a nuż się po szczęści jakiś fajny przedmiot nam zaraz dropną potworki. No bo wiecie, wtedy zawsze jednak jak są te kapliczki, a to w ogóle dwie kapliczki naraz mogą działać. O, to też tego nie wiedziałem. W Diablo 2 zawsze można było mieć tylko jedną jednocześnie. Nie można było mieć dwóch różnych. I to było trochę głupie, tutaj widzę, że jest to zdecydowanie fajniejsze. I bardziej mi się podoba, jak mówię wam, ja widzę wiele i to naprawdę wiele pozytywnych stron Diablo Trójki. Naprawdę gra mi się podoba, jak już zresztą mówię o tym już niejednokrotnie. No ale myślę, że mówię o tym nie bez powodu. Naprawdę, zachęcam, jeżeli jeszcze dzisiaj cool... Nie, dzisiaj nie cool, bo dzisiaj już nie będziemy walczyć więcej, jak... O kurwa, no nieźle. Dobra. O fuck. Widzę, ale kula zdrowia na szczęście była. Ona nas jakimś tam cholernym cudem uratowała. To lipa, no to nie lipa, nie mogą być zbyt długie odcinki. A znów nie to co chciałem. Odcinki według mnie nie mogą być zbyt długie, bo mogą być dla was męczące w oglądaniu, jeżeli jest jakiś bardzo długi odcinek, dlatego wolę robić jednak krótsze. No jeszcze nie mogę nalotu zrobić, jeszcze chwilkę. Bym się ubrał. Fuck, on tam stoi, jego biją, on w ogóle życia nie traci. Lol, co to było? Fuck, to było dziwne. Naprawdę dziwne. Oj, dobra, może jednak lepiej tak się nie spieszyć tutaj. Zacny ubiór, tak. Ubierz się, Terix, bo tak go nieładnie prezentować się przy moich widzach. Dobra, ten kolejna unikalna postać, czy jak one się nazywają, rzadkie te potwory, unikalne, ja je nazywam często złotymi. Okej, myślę, że to jest na pewno dobra droga. Jest tak obsiana tymi potworami, że gdzieś tu coś musi za chwilę być. Coś tu powinno się znaleźć. O lol, wiele ich jest. Dobra, teraz muszę pamiętać... O fuck. Aha, dobra, niech mnie uzdrowi. Uzdrów mnie. O, wskrześ przy ostatnim punkcie kontrolnym. I akceptuję wskrzeszenie, tak. O, patrzcie, jak nas uzdrowił. To było piękne. Pierwszy raz ktoś mnie uzdrowił w Diablo. To jest piękne. Naprawdę piękne, powiem wam, wzruszyłem się. Jeszcze nikt mnie w życiu nie uzdrowił w Diablo. A Terix zrobił to jako pierwszy. Jestem wzruszony. Czuję, że dzisiejszy dzień będzie udany, bo nikt jeszcze mi tak nie pomógł. Nikt mi jeszcze, Terix, się nie pomógł tak jak ty. Naprawdę, może i chcesz ze mną walczyć.
poza nagraniami, ale uratowałeś mi życie. Jestem twoim dłużnikiem. Tak musiałbym wracać. Bardzo długo zapewne. A tak jeszcze żyję, jeszcze jakimś cudem żyję. Naprawdę, trzeba mu podziękować. Terix uratował nas, moi drodzy. Tak byście musieli zobaczyć znów żmudne, o cholera, podróże. O nie, no zaśpadłem, który to już raz? Ja zaraz pieprznę, no ja nie mogę w to wierzyć. Teraz czekamy, patrzymy jak Terix się z nimi tu rozprawia. I zaraz pewnie, dobra. Takie... Nie wiem co jest. Co ja tak padam? No ja tego nie rozumiem. Dzisiaj padam jak głupi. Ciekawe, tak jak mówiłem. Tak jak mówiłeś, słaby gracz. Jak ja ci zrobię słabego gracza? Zobaczcie, nie no, może nas uzdrowić dwukrotnie, ale jak nas wyzywa. I proszę bardzo, mamy kolejną część krwi, więc jak tylko sobie to zdobędziemy i rozwalimy potworki, których jeszcze jest tu od cholery i trochę, to sobie tu wszystko wykupimy. Znaczy wiecie, wykupimy... O nie, 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 na bezludne, krew. I doświadczenie, oho. To chodźmy tam. O, w dupę. Dobra, widzę, że jest ich jeszcze trochę. Ale okej, my sobie wyjdziemy i wyjdziemy sobie i będziemy walczyć. Chociaż nie wiem, czy właśnie tam nie ma jeszcze kilku potworów na zewnątrz, więc może być przesrane. LOL! Okej. Jestem z kraju bezludnych piasków. Tam znajdziecie moje ciało i czarny kamień dusz. Dobra, ja muszę napisać Terixowi, że już zaraz... O cholera, to jest złota postać. Że już sobie za chwilkę kończymy. Tylko trzeba ubić oczywiście te potwory. Ja nie wyobrażam sobie tego... cholera bez ubicia ich. A są twarde gnoje, są twarde. No dokładnie ten jeden jest twardy. Ale on powinien za chwilkę paść. Balama wybebeszona. Dziwny stwór. Ale okej, dobra. Czy padnie za chwilę? Myślę, że padnie. Dobra, kończymy. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Ja już się też pożegnam z Terixem. Jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. W kolejnym już widzimy się, kiedy zbieramy ciało Zoltuna Kula. Na dziś to koniec. Tak więc jak wam się podobało, to cześć i czołem. Narka!